Wieczór Państwu. Serdecznie witam Państwa w Agencji Kultury. Dziękujemy za przyjście i z radością właśnie informuję, że to jest już nie nasza pierwsza współpraca z RPS Trzecią Pamięć i Solidarność, ale może to jest do tej pory największe nasze wspólne dzieło. Więc to jest podróż w czasie, 25 lat wstecz i myślę, że bardzo ciekawa wystawa. I ponieważ obok mnie stoi Rafał Roguski, sekretarz sieci, teraz przekażę mu słowo, prosząc, żeby właśnie powiedział nam coś o tym, że jak powstała ta wystawa i dlaczego możemy teraz to tutaj zaprezentować. Bardzo. Dobry wieczór Państwu. Rzeczywiście jest tak, że nie po raz pierwszy Europejska Sieć Pamięci i Solidarność ma szansę współpracować z Instytutem Węgierskim, bowiem cały sens istnienia sieci międzynarodowej instytucji polsko-niemiecko-węgiersko-słowackiej, niebawem też członkostwo Rumunii, na członkostwo Rumunii się zanosi. Instytucji zajmujące się polityką pamięci, zagraniczną polityką pamięci, wspieraniem dialogu o historii XX wieku, a zwłaszcza o tych jej odsłonach, tych jej częściach, które dotyczą totalitaryzmów i przyczyn przebiegu i skutków, a także walki o wolność. Ta wystawa i te zdjęcia, które Państwo mieli okazję obejrzeć, na temat których za chwilę znawcy tematyki węgierskiej, polsko-węgierskiej i okresu przełomu będą rozmawiać. Zdjęcia te prezentują wizję artysty francusko-węgierskiego Rudolfa Hervé, wizję Budapesztu okresu przełomu 1993 roku. Jak bardzo odległa jest ta wizja od typowej dla tutaj Polaków wizji zrywu, przełomu, witalności, zmiany. To sami Państwo będziecie mogli, czy już mogliście ocenić, widząc te zdjęcia, ale one też pewnie zmuszają do refleksji nad tym, że to, co się wtedy działo, dotyczyło w nierównym stopniu wszystkich i że być może w dalszym ciągu, również po tych 25 latach, nie w jednakowym stopniu wszyscy z jednej strony profitują na tych zmianach, z drugiej strony mają świadomość ich zmian, a także ich kruchości. Wydarzenia na Ukrainie w ostatnim czasie wszystkim nam w dotkliwy sposób pokazują, jak bardzo kruche jest i może być to, co te 25 lat temu ci, którzy o to walczyli, osiągnęli. Dlatego też Europejska Sieć Pamięci i Solidarność, nie dlatego, dlaczego co teraz możemy obserwować